Dzisiaj niestety już kończymy maraton, bo mieliśmy 4 tego typu budynki do oddania w ostatnim czasie. I tak się składa, że ostatni to jest właśnie Porzęcie. Pani przewodnicząca tutaj wywołała przedsiębiorcę do tablicy, pana Marka, pana Rafała. Zastępcę, chciałem wam powiedzieć, że czasem jak wracali z Porzęcina, to byli bliscy zawału. My jeszcze z taką liczbą inspektorów nadzoru nie pracowaliśmy. Także ten dom jest chyba tak dopieszczony, że już nic tu się nie może złego wydarzyć. Ale dobrze, bo im więcej oczu, tym czasem można coś jeszcze dostrzec. Myślę, że mieszkańcy, że strażacy koło gospodyń wiejskich, ja myślę, że i szkoła powinna korzystać z tego obiektu. Wszyscy powinni być zadowoleni, bo naprawdę włożono tutaj sporo sił, sporo pieniędzy, bo muszę państwu powiedzieć, jak widzieliście na slajdach, zaczęliśmy w marcu, a do końca praktycznie listopada musimy wszystko rozliczyć. Taki był warunek. I to były 4 domy ludowe, kilka miesięcy praktycznie do zrealizowania tego wszystkiego. Całość tej inwestycji to była 3 200 000 zł. Faktem jest, że tutaj ze względu na zmianę dachu to koszty były największe, około 1 000 000 zł. Także proszę państwa, myślę, że to będzie służyło przez następne lata nie tylko mieszkańcom, ale ja traktuję tu Porzęcin jako taką, że tak powiem, miejscowość wjazdową, parafię, gdzie zbiera się najwięcej osób i chcemy pokazać, że w gminie Tomaszów też potrafimy się gospodarować i dobrze zarządzać. Tak się składa, proszę państwa, że nie wszystkie wsie mamy wjazdowe do naszej gminy niestety, bo jesteśmy wokół miasta i wszystkie wsie są wjazdowe i wszyscy mają pretensje o to. No tutaj chciałem państwu powiedzieć, że pozostały nam jeszcze tam chyba 3 domy ludowe, które chcemy również doprowadzić do takiego stanu jak wszystkie pozostałe. Także wszystko przed nami. Żebyśmy tylko byli zdrowi i się dobrze rozumieli, a reszta się zrobi. W związku z tym jeszcze pozwólcie, że tutaj faktycznie złożę podziękowania zastępcy, pani Wiesławie staroście, którzy na bieżąco nadzorowali tę budowę, panu Piekarskiemu, który był cierpliwy, który wysłuchiwał wszystkich i starał się sprostać wymaganiom, także to jest fajnie, no i trzeba się cieszyć. No i myślę, że ci, którzy są spoza terenu Porzęcina, będą chwilowo tylko im pozazdrościć, a potem wrócą do siebie i zaczną u siebie działać. Dziękuję jeszcze raz. Życzę wam wszystkim dzisiaj przyjemnej, miłego spotkania. Dziękuję za głos. Jeszcze jedna sprawa. Proszę państwa, tak zwyczajem się stało, że na dobry początek takie pieluchowe przywozimy tutaj ze sobą, bo to jest nowo narodzony dom. W związku z tym na dobry początek tutaj dla strażaków i dla koła gospodyń wiejskich czek na 5 tysięcy złotych do zrealizowania, jak się uda w tym roku jeszcze.